Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy śmigać znowu Mercedesem, ale mam przykrą wiadomość dla fanów Hondy. Sprzedałem moją Hondę S2000. Prace na serwerze rozpoczynają się za 30 sekund? Czyli co, wywali mnie z gry? Hej, ja nagrywam odcinek, hej! Cholera! Dobra, wejdźmy do garażu. Będziemy prawdopodobnie mieli jakąś konwersację z Amy, czyli typą od tuningu. Za 10 sekund i co, gra mi się wyłączy? The fuck? Mam nadzieję, że nie rozłączą mnie ani nic. Cholera! Ja tu na... God damn it! No dobra, udało mi się ponownie wbić do gry. Tak, sprzedałem Hondę S2000, która jest sobie, była sobie tutaj. Stuningowałem mojego Mercedesa praktycznie do maksa. Mam bardzo dużo kasy ogólnie teraz i niewiele mi brakuje, aby kupić... Właściwie jak sprzedałem Hondę S2000, to miałem tyle kasy, aby kupić najdroższy samochód, czyli Ferrari F40, nie wiem, czy Aventadora. Natomiast nie wiem, na które z tych samochodów się zdecydować teraz. Jest... Właściwie każdy z tych samochodów jest zajebisty, więc jeśli macie jakieś propozycje co do auta, które chcielibyście, abym sobie kupił, piszcie mi w komentarzach, może rzeczywiście skuszę się na jakiś. A nie piszcie mi natomiast o Nissanie Fairlady, który bardzo mi się nie podoba, gdzieś tutaj jest. O, jest tutaj. Strasznie nie lubię tego samochodu, więc absolutnie nie kupię go. Odpada w ogóle. Nie wiem, czy jakiegoś egzotyka, czy jakiegoś tunera, nie mam pojęcia właśnie co, bo każdy z tych samochodów jest zajebisty. Myślę o tym Nissanie GT-R-ze, ale widziałem, że sporo graczy w online, jak się gra tutaj, to ten samochód po prostu posiada. Myślałem nad Chevroletem Camaro, myślałem nad właściwie każdym z tych aut, nie będę was oszukiwał. Każdy z tych wozów jest zajebisty. Na razie jednak jeżdżę Mercedesem, troszeczkę go przemalowałem, oczywiście jak wspomniałem, stunigowałem jego osiągi także. No i pojeździmy. Myślę, że zrobię kilka misji u Amy. Zdobędę na pewno trochę kasy i oczywiście reputacji przy okazji. Natomiast też zależy mi na tych misjach u Amy. Ogólnie na wszystkich misjach mi zależy, bo trzeba przejść tę grę. Ale misje u Amy odblokowują szybciej części tuningowe do osiągów, więc to jest istotne jak dla mnie. Nowe części do osiągów zainstalowane w Mercedesie. Zobaczmy jak to lata. Coś tam, Spike. Ciekawe, czemu mi się nie wczytała tutaj... O, jest sobie jakiś gracz. Przed chwilą były właśnie te prace konserwacyjne na serwie, a mimo to już się ktoś tutaj pojawił. On jest w Lamborghini Aventadorze. O, ciekawe. Prawie mnie stasia ten samochód, ale... No właśnie, Aventador jest... Ja mówiłem to w przypadku odcinku Sports, możecie sobie obejrzeć, jeśli macie ochotę. Że... Aventador mi się troszeczkę przejadł. Jest to jak najbardziej zajebisty samochód, ale tak dużo go widzę w internecie, na jakichś Instagramach, nie wiem, gdzieś na YouTubach. Wszędzie jest ten Aventador, no nie? I tak on mi się troszeczkę jakby przejadł. Nie wiem, dlaczego mi się nie wczytała tutaj żadna akcja związana z Amy, skoro tutaj jest jakaś akcja do wykonania. Olać to. Jedziemy wykonywać coś innego. Nie daj się zostawić z tyłu podczas pociągu driftowego. No to co, mam jechać z przodu? Z przodu jak jechałem, zawsze ich zostawiałem, bo tutaj była taka rada odnośnie tego. Zobaczymy, czy ten gracz dalej tutaj stoi, może wyzwę go na jakiś pojedynek. Ale jest sobie, no dobra. No chodź, cwaniaczku, taki dobry jesteś? Pokaż, co potrafisz. Zobaczymy, czy twój Aventador dobrze śmiga, he? A, jedziemy sprint. Sprint! Jedź! Jedziemy! O kurde, no to niezły ma start, koleżka. Ja właściwie troszeczkę nowym Mercedesem, bo po tuningu, o kurde. Ale ma odejście. Nie wiem, czy dam mu radę. Oh shit! Jak on to zrobił? Nie wiem, czy dam mu radę, kurde, nieźle jeździ skubaniec. Ale odejście, widzieliście jakie miał odejście? Pieprzony. Ach, jak ja nie cierpię tych telefonów. Dzwonią do ciebie cały czas, ci marudzą i gadają o jakichś głupotach. No ja pierdzielę. No dobra, wygrał. Odejście ma niezłe ten Aventador. Bez kitu. Let's check that out. Ale mój piękny Mercedes się zajebiście prezentuje. Oh yeah. W sumie w białym kolorze jest zajebisty. Insane, man. Magnus posted a challenge. Hey, check this.
urban outlaw himself. Whoa. I'm hearing some crazy things, guys. Tell me it's legit. Damn right, man. We totally smoked it. Hey, if this don't get Magnus's attention, you should probably retire. Got him right where we want him, man. Magnus, we're coming after you, bro. All right, boys. I'm gonna go see who's out there. You coming? Sorry, but who out there just got challenged by Magnus Walker? And who out there is gonna kick his ass, too, man? The night is young. Appreciate the support, Travis. Well, that's not the way to his heart. Like you know the way to anyone's heart. Magnus i jego typ. Ta Blondie chyba coś kombinowała z Magnusem. W ogóle ten facet twój tak wygląda. Nie wiem, jak taka babka mogła się na niego skusić. What the fuck? Ale pomijając fakt, tu mamy coś niezrobione, ale to jest chyba tryb niski. Poziom trudności niski, więc mało kasy za to będzie. No ale myślę, że jakoś dam radę. Ścigaj się do mety. Pościgam się na troszeczkę na tej kamerze z maski, bo ktoś o tym pisał też, jak to właśnie wygląda. Jazda z maski w tej grze. No i zobaczymy, jak mi będzie szło. Ścigam się z jakimiś chyba słabiakami. Ale trzeba i tak uważać. Och, zaliczyło mi punkt, na szczęście. Nigdy nie jeździłem na tej kamerze. I zobaczcie, w ogóle nie czuć prędkości. Jadę 200? Lel. Ej, jadę 200, jechałem 200 km na godzinę, a wyglądało to tak, jakbym jechał 20, zobaczcie teraz. Jadę 190 km na godzinę. Muszę zaliczać te punkty, bo czasami jak się właśnie nie... ale w ogóle nie trzeciej prędkości, no zobaczcie. 200 na godzinę, 230. Czy wy czujecie tą prędkość? 240. Ile ja teraz jadę? 60 na godzinę? Ja w ogóle tej prędkości nie czuję. Już wolę tą kamerę, zdecydowanie. Dramat, dramat naprawdę z tym poczuciem prędkości w tej grze. To jest jak parodia po prostu. Najgorsza rzecz chyba. No nie no, jeszcze drifting jest taki sobie śmieszny. No ale dobra, pomijając te rzeczy. Ops. Pomijając te rzeczy, mamy fajne samochody. No, nie no, tak... Tak się śmieję teraz, bo właśnie dopiero co skończyłem grać w Forze i wbiłem sobie do tego NFS-a i nagle takie zdziwko, no nie, że się jedzie tu 20 na godzinę. Mimo że i w Fordzie i tutaj mamy 30 FPS-ów i powinniśmy taką samą dynamikę czuć jak tu i tam. A jednak jest zupełnie inaczej. Tam ta gra działa zupełnie na innych zasadach niż tutaj. No i niestety. Stety albo niestety, trzeba do tego przywyknąć. Tutaj coś mamy, coś z Robin, przyczepa Robin. Znowu będziemy gadać. Ah, shit. Ale naprawdę, ta kamera z maski jest taka dziwna. Nie potrafię się do tego jakby odnieść nawet. No, jedziesz 250 na godzinę i wszystko dookoła się porusza tak, jakbyś jechał 20 na godzinę. Zresztą samochód teraz się zderzył z bramą w kadstence. Nieźle. This right here is what we're trying to achieve. Man, what's wrong with this thing? Puszczaj to! Whatever. So check it. Cook's out front of the pack. We're all behind him, fishtailing, squealing, whatever, doing our thing. Out of nowhere, AJ squeals past like a G. We jump on the I-5, AJ clips the divider, and just gets away with it. Now we're 8 cars deep busting this insane train at freeway speed. What the hell, Robs? I thought we were meeting up. Yeah? Meeting up here. Oh, man, you ran away to join the circus too, huh? Travis send you? No, I was maxing at the diner, and I caught this hype, some asshat train on the freeway. Guess my invite got lost. Yeah. Didn't think it was your scene. It ain't. Oh. Well, you keep it real classy. Yeah. I'm out. Forget him. He's just jelly. So anyway, next, you and I gotta work on getting our train up to freeway speeds like these. See if we can't get you some risky devil style.
Ekipa się rozpada! Dobra, rozpalamy mojego Mercedesa w Disney i jedziemy robić tą akcję. Ale biorę tą kamerę. Dobra, może tą kamerę akcji. Ekstra. Teraz będzie milion osób dzwoniło do mnie. Dobra, teraz będę się przepraszać i jednak wszystko jest ok. No to idziemy sobie zobaczyć na mapkę, gdzie my właściwie musimy dojechać. O, mamy dwie... shit! No nic, dojadę sobie tam, bo troszeczkę mało jeździłem tym Mercedesem, nie czuję się w nim dobrze. No jak na razie, nie czuję się w nim pewnie, dobrze się może czuję, ale nie czuję się pewnie i... No, muszę troszeczkę nim pojeździć, więc raczej wolę dojechać do celu niż się teleportować od tako. Więc, no cóż. Przejedźmy się po prostu. Co mogę o nim powiedzieć? Troszeczkę się zmienił dźwięk po moim tuningu. Nie jestem pewny, czy muszę jechać tu, gdzie GPS mnie prowadzi. No tak, tu nie ma zjazdu z autostrady. Dziwnie w ogóle. No ale dobra, więc chyba muszę jednak skręcić tam, gdzieś w górę. Dziwne to jest, co? Jak nie może być zjazdu z autostrady w takim miejscu? Taksówka zniknęła! Lel! Co się dzisiaj dzieje w tej grze? Bez kitu! Dobra, spoko. Zawsze na odcinku. Jak ja sobie gram tak ona spokojnie, to przeważnie nabijam kasy, jeżdżę sobie jeden jakiś tam wyścig tych rzeczy popularnych. Mało co robię, tam może z kilka sobie przejadę, bo też duża kasa za to leci. No wiadomo, chcę sobie pokupować nowe samochody i ulepszenia do nich. Nie to tak, że farmię dniami i nocami, tylko przejadę sobie jakiś tam wyścig po kilka razy. No i właśnie testowałem sobie różne samochody z mojego garażu, w tym właśnie S2000, które nie udało mi się zrobić fajnie na w ogóle do jazdy. Tamten samochód był zbyt nerwowy, a z kolei Mercedes bardzo, bardzo fajnie mi się go prowadzi. I bardzo fajnie mi się nim jeździ, jakoś do tej pory nie mam problemu i zastrzeżeń. Nie wiem jak teraz by sobie poradził ogólnie z takimi hardkorowymi przeciwnikami i z tym wyścigiem, z którym ostatnio na ostatnim odcinku miałem problem. Dla was to było 9 minut, ale dla mnie to było 40 minut bitej rozwałki tak naprawdę. To był hardcore. Dobra. Próba czasowa, poziom trudny. Pobij nowe rekordy Magnusa. Get ready! Okej, okay. Spajki! Jedziemy! Woo! Proszę bardzo. Mercedes w ogóle dużo lepiej brzmi. Ja zauważyłem, że dźwięki samochodów w Need for Speedzie są bardzo fajne. Bo czasami, pamiętam w niektórych Need for Speedach to tak, ciężko było z tymi dźwiękami. A który był tam najbardziej skopany? Już nie pamiętam, z tych nowszych. Tak, przecież Need for Speed The Run. Ojej, tam dźwięki były, no, paskudne. Natomiast w tym, w Most Wanted 2012 dźwięki aut były naprawdę soczyste, piękne wręcz. I naprawdę każdy samochód miał tam swoją duszę właśnie ze względu na ten piękny dźwięk. A tutaj te samochody brzmią ok, chociaż nie są one tak, nie, ten dźwięk samochodu nie jest tak wyeksponowany jak może właśnie w Need for Speed Most Wanted 2012, ale i tak jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie brzmią te auta. Tak też słabo było słychać w ostatnim NFS-ie, czyli Need for Speed Rivals, te auta, bardziej tam skupiano się na tych dźwiękach otoczenia, czy też muzyce. No a tutaj jest... Wow, baterie, oh shit, muszę baterię wymienić, olena. No, ale ogólnie rzecz biorąc, tak, jest tutaj naprawdę spoko. Jeśli patrzeć w ogóle na gry wyścigowe, w niektórych grach wyścigowych jest naprawdę kiepsko pod względem dźwięków. Tak samo jak na przykład w The Crew. W The Crew mam wrażenie, że te samochody brzmią wszystkie jednakowo, jakby. Oh shit! A tutaj to jest nawet fajnie pod tym względem. Okej, meta. Pokonałem w ogóle czas, bo nie spojrzałem. O,
Okej. Okay. Niby poziom wysoki, ale to i tak nie było to, co poprzedni wyścig z poprzedniego odcinka, który męczyłem przez ileś tam tysięcy razy, bo to był hardcore. Zdaje się, że jeśli chodzi o fabułę, można ją przechodzić w różny sposób. To znaczy inaczej progresuje się u Amy, inaczej progresuje się u Spike'a i inaczej progresuje się u Manu, czy u tej jakiej tam... Roby, no Roby. Czyli można na przykład przejść wszystkie misje u Amy, wszystkie misje niezależnie od na przykład misji u Spike'a. O, tak, tak to wygląda przynajmniej, ja to tak odczuwam, tak czuję, że tak jest. Bo wydaje mi się, że ten poziom z poprzedniego odcinka na tym wyścigu był taki wysoki, nieporównywalny do tego, co w ogóle tutaj jechałem, chociaż to była jazda na czas i nie miałem tu przeciwników, którzy mnie by spychali albo jakoś przeszkadzali. No to i tak było dużo łatwiej, ten czas nie był taki wygórowany i trudny do pokonania, jak w przypadku tamtego na tamtym wyścigu. Ale dobra, teraz prawdopodobnie będę miał policję na dupie, na zderzaku tylnym, na szczęście chyba, albo nie. Nie, coś tam sobie policja jechała, ale chyba dadzą mi spokój, nie wiem, zobaczymy. Cholera. Warto się trzymać właśnie odpowiedniego toru jazdy na tych strzałkach, bo już miałem wiele sytuacji takich, że jechałem nawet 5 metrów od checkpointu i po drugiej stronie, powiedzmy, drogi jadąc na... no, po lewym pasie i po prostu mi tego checkpointu nie zaliczyło. Dlatego warto jednak jechać tak, jak te strzałki nam pokazują, mimo wszystko. A na razie idzie ładnie, nie wiem ile ten Mercedes wyciągnie, ale z ledwo... no dobra, jedzie ponad 300 km na godzinę. O, oh, shit. Misja zakończona, już? Nie wiem, o co chodzi. 330. Czujecie tą prędkość? Bo ja nie. 340, będzie 350. 350. 370, będzie 400. Wow! Kurde, patrzę się na budzika tutaj przede mną samochody. Cholera! I dzwoni ten Manu. No jeszcze ten pedał przeszkadza mi. Ja dziękuję. Jak ja mam się tutaj skupić na jeździe? Dobra, będzie tutaj fajny drift, o ile się uda. Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj! Dobrze! Dobra, lecimy dalej. Dobra, teraz pokażę wam tą kamerę z maski. Dobra, to jedziemy teraz 270 km na godzinę. Really? Ej, to naprawdę ten efekt prędkości jest paskudny. Na tej kamerze przynajmniej. W ogóle tego nie czuć. Nie wiem, może ja mam jakieś oczy zjebane, ale popatrzcie na to, no, czy wy czujecie tą prędkość? 200 km. No nie, no, jak ja bym jechał w swoim samochodzie, to ja bym tak jechał 60 na godzinę, no. Bez kitu. No dobra, tak już jest lepiej, nie dużo, ale troszeczkę jednak lepiej niż w przypadku tamtej kamery. O, jeez. Dobrze, tu nie ma kamery z kokpitu. Naprawdę dobrze. O, o. No dobra, będę miał czas? Będę miał, kurde, o, proszę. Bez problemu Mercedesem. O, dobrze, dobrze pojechałem. Głodny jak manty, coś tam. I zdobyłem chyba poziom, albo nie zdobyłem kasy, na pewno zdobyłem 7000, to nie jest aż tak dużo, jak na te misje fabularne. Amy dzwoni. Okay, so let's look at pushing that horsepower. I mean, I got an idea what you could aim for, but you know, it's your ride. So yeah, I'll see you, man. I see you, man. Okay. Misja zaktualizowana na mapie. Może teraz będę mógł do Amy wpaść. No, teraz mogę. Nie wiem czemu, ale wtedy nie mogłem wpaść tutaj do Amy, do garażu. Ale dobra, na razie ją olejmy jeszcze, skoro Pi dzwoni do mnie, że ma jakieś fajne rozwiązanie co do tuningu. To okej, okay, ale chyba będę musiał do niej iść właśnie, bo nic nie ma tutaj więcej do wykonania. Mogę iść do Manu, mogę iść do Amy. A! Oliwa do ognia, 12 tysięcy, okej, okay, to jest u Amy, więc musimy się coś tutaj pościgać albo podriftować, nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy.
Amy powiedziała, że może zwiększyć osiągi naszego samochodu i chodzi tu pewnie o części, które mam teraz zablokowane. Spike dzwoni znowu, znowu coś tam od nas chce. Zaczynamy. Próba czasowa, znowu próba czasowa. U Amy boję się jeździć próbę czasową, bo może być czas naprawdę nieźle wyszpilowany. Zobaczmy. I zobaczcie, zaczyna się wysik i dzwonią do mnie. Ta wibracja tego telefonu jest chyba znienawidzona przez wszystkich graczy w tym NFS-ie. Nie da się tego wyciszyć, ani w żaden sposób wyłączyć, a oni naprawdę uporczywie dzwonią cały czas. Ale mi się ładnie udało zadriftować, pierwszy raz. Próbowałem milion razy zrobić to Hondo, tak ładnie zrobić długi, piękny drift. Mimo że Honda miała naprawdę bardzo fajny tunik i kilka części unikalnych, bardzo mocnych włożonych, to mimo to i tak nie mogłem zrobić takiego pięknego, ładnego ślizgu jak właśnie w Mercedes. Co mnie właśnie bardzo cieszy, bo Mercedes też mi się bardzo podoba, Honda też jest piękna i w ogóle, ale znienawidziłem ją przez to, przez ten drifting w tej grze, no. Straszne to jest. Dobra, Mercedesem, o, 374 km na godzinę to jest pao max na mojego Mercedes. Nie jest to jakaś zabójcza prędkość, chociaż myślę, że jak na tego NFS-a to jest bardzo dużo. I przy takiej prędkości wystarczy dotknąć tylko lekko barierkę lusterkiem i już ten samochód rozwalony. No ale dobra, dobra, no. Odrobina realizmu w tej grze. Odrobina. Ops, ops, już myślałem, że będzie kraksa, wypadek, ale jednak nie. No i co, uda mi się pokonać ten czas? Ej, kurde, mało, o kurcze. 6 sekund i byłbym w grobie, no ale się udało. 12 tysięcy w kieszeni, tak jak mówiłem chyba pod koniec tego odcinka, będę miał całą kasę taką, jaką miałem przed nagrywaniem tego odcinka. Bo jeszcze sobie tam coś tunigowałem w moim Mercedes. Dobra. Dude, you are awesome! Zawsze gadałem coś takiego, więc po prostu to wyłączam. Poniżej, he? Koni mechaniczni. Takie jakimś słabym autem muszę jechać, ale dziwne. 700 koni. Nie, dobra, no to weźmy sobie może właśnie M3. To jest też fajny samochód. Nie będę musiał nic przy nim tutaj robić może. Zainstalujemy tylko w nim może Nitro. Nie wiem nawet ile on kosztował, ale podejrzewam, że taniocha. Wezmę go sobie myk. Nie jest to samochód, nie jest to marka ogólnie, którą ubóstwiam, nie lubię BMW. Ale dobra, weźmy sobie, tak, weźmy sobie na drift. Może jakoś uda się jeździć tym samochodem. Zainstaluję sobie tu właściwie tylko Nitro, może to. A, gdzie mamy Nitrosa? Jest tu myk i damy sobie Nitro zadziałania. Okej, moc się nie zwiększyła, fajnie. Może troszeczkę stunigujemy, no a co? Tutaj na pewno będzie sporo opcji tuningowych, być może, jak będzie ich, będzie można sobie fajnie samochód zrobić, no to go sobie zostawię. Kurde. Dobra, no to gitara, mamy to załatwione. Samochód, właściwie mogę coś tu jeszcze wsadzić, bo on nie ma. Kurde, nie tu. On nie ma 249 koni mechanicznych, ma 217, więc mogę coś tutaj włożyć, aby te osiągi zwiększyć. Nie mam tak naprawdę dużo kasy. O kurde, dobra, 248, wystarczy. nie trzeba było dużo kasy tracić na tunik, aby ten samochód podnieść do odpowiedniej mocy. I mam nadzieję, że teraz będę mógł wziąć udział w tych zawodach. Koloru nie zmieniałem, niech sobie będzie taki jaki jest. Zobaczymy w ogóle jak ten samochód brzmi w tej grze, też jestem ciekawy. No i jak się nim driftuje, zrobiłem sobie tunik mniej więcej tak na drift. Opony są standardowe, wszystko jest właściwie standardowe. Poza tam jedną częścią, którą zainstalowałem, która dodała troszeczkę mocy. Ten dyfuzor, jak on wygląda? Czy on się bardzo rzuca w oczy? Nie jest zbyt ciemno chyba, żeby go było jakoś tam widać. Trochę tam widać, nie pasuje. I w ogóle ciekawie brzmi, nie powiem. Czy to w ogóle lata bokiem? To jest BMW, więc powinno. Już z automatu. Woo! Coś tam lata, muszę się przyzwyczaić, ale. Ojej, ojej, ojej. Dobra. Mamy tutaj do zrobienia jedno coś.
Mogę wziąć udział, świetnie. Mamy samochód do 250 koni mechanicznych, więc nie powinno być problemu, aby w tych zawodach wziąć sobie udział. Nie wiem, dlaczego akurat takie ograniczenie jest tutaj, ale myślę, że za chwilę się dowiem. Magnusa, o, tutaj jest, no, tu jest chyba taka restrykcja co do tego. Musimy pokonać Magnusa samochodem o takiej mocy, do takiej mocy. Dobra, spoko. Minuta 59, sorry, 55, czyli prawie 2 minuty. Mogę sobie wziąć nitro z... które się napełnia z czasem, bo nie wiem, czy da mi się tutaj robić jakieś fajne stunty, drifty i tak dalej. Ale nie, coś tam można polatać, okej. Brakuje trochę tej mocy, ale nitro już jest. Dobra. 100, 200 na budziku, lecimy. Ups, ups. Dobra. Ile punktów zostało? I ten A20. O kurde, może być ciężko. Wow! O co ja się rozbiłem? O lampę, którą można zawsze rozwalić? A tu drzewo było. Kurde, dobra, spoko. To się dziwię, a się wystraszyłem aż, kurde. Dobra, wspaniale. Nitro napełnione prawie do pełna. Dużo prędkości uda się odzyskać. Coś tak, to są prędkości bardzo małe. Ej, słuchajcie, mam mało czasu. To jest dopiero 19 checkpoint, a już jest minuta 23, więc może być ciężko pokonać ten czas. 33, uwaga, drift. Dalej. I meta, już tam niedaleko widać metę. Ciężko, ale udało się. Myślałem, że się nie uda, miałem jedną wielką kraksę. Ale mimo to udało się ukończyć na czas ten czas. Świetnie. No raczej tym samochodem się już nie pościgam w innych misjach, które tutaj zostały dla mnie. A czy on jakoś fajniej brzmi na przykład z maski? Patrzcie, jadę teraz autentycznie, 130 km na godzinę. 150. Nie? Wyobraźcie sobie jechać 150 i mijać tak powoli cokolwiek, nie wiem. To jest niemożliwe, żeby... Jak jedziesz 150 km na godzinę, to wszystko dookoła ciebie tak zajebiście zapierdziela. Jakbyś jechał przez miasto 140 km na godzinę. No. (grym) 170. I ledwo wyprzedzam ciężarówkę, która pewnie jedzie sam z 50 km na godzinę. Może ta gra została tak skonstruowana, że jadąc na przykład 500, nie wiem, metrów w grze się pokazuje, że przejechaliśmy tak naprawdę kilometr albo dwa. Może tak być. Ale na pewno jakby przełożyć, wiecie, tą prędkość do realnego świata, jak jedziemy sobie tutaj teraz te 100 na godzinę, to w rzeczywistości, mijając w ten sposób nawet pasy czy coś dookoła, niemożliwe, żeby się jechał teraz 90 km na godzinę. Ta prędkość jest na pewno zawyżona. Ja myślę, że jadę gdzieś tak, no góra, 50 km na godzinę. Jeszcze policja mi powinna zacząć gonić. Kompletnie nie. Policja, jadąc w mieście 90, no dobra, jadę 59, no to okej. Okay. Ale jadąc w mieście 90 km na godzinę, nawet policja cię nie zaczyna gonić. Bo oni patrzą, no kurde, nasz radar działa tutaj normalnie, ale coś te liczniki tutaj rajdowcy mają chyba zawyżone, bo kurde, no jadą cały czas te maksymalnie 100 na godzinę, a u nich na liczniku pewnie mają ze 300. Ta kamera mi rozbroiła bez kitu z maski. Tylko tutaj widać tą prędkość tak naprawdę teraz. 150 km na godzinę. Serio? No nic, moi drodzy, na dzisiaj to tyle odcinka z Need for Speed 2015. Mam nadzieję, że się wam podobało w moim wykonaniu. Zapraszam na kolejne. Stunigowaliśmy sobie BMW M3 E30, które sprzedam na pewno, bo nie chcę mieć tego samochodu w garażu. Jest fajny, ale to nie jest mój gust.
Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.